michałcichy.pl. Ze mną jest Tomasz Dauerman, prezes Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich. I tak pokrótce, na początek takie proste pytanie. Jak to się stało, że komitet współpracuje z Polskim Związkiem MMA? No, Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich został stworzony na bazie sukcesu organizacyjnego i sportowego The World Games 2017 we Wrocławiu. Wówczas cała ta społeczność sportów nieolimpijskich pytała się, jak można by prawnie rozwiązać kwestie, by zachować tą kontynuację, tą dobrą energię, która była po The World Games. Stąd się zrodził pomysł, by powstał trzeci komitet narodowy w Polsce obok olimpijskiego i paraolimpijskiego, który zrzesza oczywiście sporty na dzień dzisiejszy nieolimpijskie. To jest pewna tendencja kopiowana z rozwiązania światowego, to znaczy MKOL, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, powołał kiedyś do życia International World Games Association, a więc organizację, która robi The World Games. I stąd przy ścisłej współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim stworzyliśmy Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich jako taki pewien przedsionek, poczekalnie, można to różnie nazywać, dla sportów, które mają ambicje, aspiracje, by kiedyś być na olimpiadzie. Dzisiaj mamy 52 organizacje. Nie tak dawno przyjęliśmy Polski Związek MMA i nawet dzisiaj w czasie konferencji na pytanie, czy tu będzie kiedyś szansa na olimpiadę, ja bardzo tego życzę, ale też mam taką cichą nadzieję, że zanim na olimpiadę, to może na przykład na The World Games udałoby się zaprosić dyscyplinę MMA. A jak współpraca do tej pory się układa z PZ MMA? To jest współpraca wywodząca się z mojej praktyki zawodowej. Ja jestem ekspertem w dziedzinie prawa sportowego i rejestrowałem wiele polskich związków sportowych, więc te mechanizmy znam. Oczywiście tutaj trzeba było pewien dystans zachować z racji tego, że zawsze trwała dyskusja, czy to jest sport, czy jeszcze nie jest to sport, jak to definiować. Natomiast dzisiaj mając gale, mając zawody sportowe przed oczyma, widząc, że wszystkie z definicji elementy są spełnione, w mojej ocenie jest to sport i to taki mocny sport, prawdziwy sport, waleczny sport. W związku z tym nie było dla mnie problemem wesprzeć inicjatorów ALME do tego, żeby poszli w kierunku zarejestrowania Polskiego Związku Sportowego jako coś naturalnego, co uporządkuje rynek, co pozwoli później liderowi w sposób bardzo pozytywny, perspektywiczny ustanawiać dla wszystkich uprawiających tą dyscyplinę reguły organizacyjne, sportowe i dyscyplinarne. Jest pan specjalistą od prawa sportowego, więc zapytam o to, o co się spierają różni ludzie w naszym środowisku. Czy pod względem prawnym MMA, to już pan wspominał, ale czy pod względem prawnym MMA jest sportem teraz w Polsce? Czy możemy go pod względem prawnym tak nazwać? Oczywiście tak, bo jakby był bezprawny, to byłby zabroniony i byłyby sankcje karne na to nałożone. Są określone reguły, one są prawnie dozwolone. Tak jak powiedziałem przed chwilą, obserwując rywalizację sportową w oparciu o określone reguły, w oparciu o nadzór sędziego przy dużej publiczności, przy sponsorach, przy tym parciu do zwycięstwa, to są wszystkie elementy, które zawsze definiujemy jako sport. A które sporty obecnie są najbliższe tego, żeby dostać się na Igrzyska Olimpijskie, pana zdaniem? No to zawsze decyzja zapada w Lozanie, natomiast teraz w Tokio zostały dopuszczone dyscypliny, które jeszcze niedawno były chociażby na Igrzyskach Światowych The World Games, jak wspinaczka. Ja myślę, że wszystkie te sporty, które dzisiaj są sportami oglądalnymi, które mają wymiar komercyjny, to patrząc na tendencję, że sport to biznes, te wszystkie sporty mają szansę poprzez to, że są przez media bardzo preferowane, wejść i być na olimpiadzie. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.